naszym kamperze Volkswagen LT31, silnik benzynowy 6 cylindrów VW Audi. Ostatnio w poprzednich odcinkach nagrywałem, jak to odpalam silnik, ewentualnie sprawdzam, czy pompa wody chodzi, czy prysznic chodzi, czy krany chodzą, czy to wszystko jest sprawne. Także gaz, odpalałem piec, Junkersik. Na dzisiaj troszeczkę wspomnień, bo tak jak już mówiłem, mamy tego naszego kamperka od 2005 roku, dokładnie od listopada. Przyjechał ze Stuttgartu do Poznania i my tego kampera nie kupiliśmy po to, żeby turystycznie go użytkować, chociaż do tych rzeczy jak najbardziej także wykorzystywaliśmy, jak była ku temu potrzeba, ale główne założenie było takie, aby pomagał nam w pracy, czyli kiedy jako mały zespół muzyczny jechaliśmy gdzieś grać, był zawsze kłopot z noclegiem. Także po to go kupiliśmy, aby być niezależnym w razie noclegu i tak dalej. Także kiedy mieliśmy jakiekolwiek tam zlecenie, trzeba było z Poznania dojechać 100 km, 200, to nie musieliśmy wracać na noc, bo przeważnie właśnie takie koncerciki kończyły się późno w nocy, to zostawaliśmy, mieliśmy gdzie spać. No i dzisiaj trochę wspomnień, jak to było, dlatego że w tamtym okresie, no jeszcze YouTube dopiero właściwie się otworzyła w 2005 roku, a nie robiłem wtedy filmików, mam chyba jakieś małe, to spróbuję je zaprezentować.